Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. A rozpoczynamy od specjalnego orędzia premier Beaty Szydło. Szanowni Państwo, Parlament pracuje nad reformą sądów. Wiemy, że funkcjonują one źle. Dlatego odpowiadamy na powszechne oczekiwanie Polaków, którzy chcą, by sądy działały sprawnie i uczciwie. Dziś tak nie jest. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Państwa niepokój może wywoływać atmosfera, jaka panuje wokół reformy sądownictwa. Awantury pokazywane w mediach wzbudza opozycja, która dziś określa się jako totalna. A przecież w poprzedniej kadencji ci sami politycy przekonywali, że reprezentują racjonalną i niekonfliktową stronę sceny politycznej. Mówili, zgoda buduje. Gdy Polacy odsunęli ich od władzy, pokazali swe prawdziwe oblicze. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Do tego wyrywanie mikrofonu, gaszenie światła, nawoływanie do protestów na ulicach i donosy za granicę. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Tymczasem Polacy chcą sprawiedliwości społecznej. Mówi się, że Temida jest ślepa i zasłonięte oczy symbolizują równość wobec prawa. W Polsce do tej pory Temida miała zasłonięte tylko jedno oko. Rzadko widziała przestępstwa popełniane przez silnych, za to słabi nie zawsze mogli liczyć na sprawiedliwość. Chciałabym podkreślić, że większość sędziów pracuje uczciwie, ale opinie o nich psują liczne przykłady patologii w środowisku, które nie potrafiło się samo oczyścić. A politycy opozycji, którzy dziś krzyczą najgłośniej, nic w tej sprawie nie zrobili, kiedy rządzili. My jesteśmy władzą odpowiedzialną. Jeśli na coś się umówiliśmy z obywatelami, to chcemy tego dotrzymać. Mamy wizję zmian, dlatego prace są szybkie i zdecydowane. Nie ulegniemy presji, nie damy się zastraszyć polskim i zagranicznym obrońcom interesów elit. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z przesłaniem naprawy państwa. I polskie sprawy idą dziś w dobrym kierunku. Polacy czują się bezpiecznie. Jako premier mam obowiązek zapewnić was, że agresja i frustracja elit III Rzeczpospolitej nie zatrzyma procesów naprawczych. Bo dzięki nim więcej pieniędzy ze wzrostu gospodarczego trafia do kieszeni zwykłych Polaków. Opozycja dziś krzyczy i tupie, dlatego apeluję o rozsądek i odpowiedzialność. A państwa pragnę zapewnić, że oczekiwane przez was reformy wejdą w życie. W czasie niedzielnej demonstracji politycy opozycji wyświetlili na murze Sądu Najwyższego napis „To jest nasz sąd”. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość reformuje sądy po to, by pracowały dobrze i uczciwie i aby służyły wszystkim Polakom. Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Wcześniej jednak politycy opozycji wszelkimi sposobami próbowali zablokować dalsze prace nad polskim sądownictwem. Nie obyło się bez krzyków i kradzieży mikrofonu. Tymczasem senatorowie rozpoczęli już pracę nad nowelizacją. Praca nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym za wszelką cenę próbowała zablokować totalna opozycja. Do ustawy zgłoszono ponad 1000 poprawek. Wczoraj nad projektem pracowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Posiedzenie było bardzo burzliwe. Emocje nie opadły również dziś rano. Wprowadzacie ustawę o likwidacji Sądu Najwyższego, bo tym jest tak naprawdę ustawa o Sądzie Najwyższym. Znosicie niezależność władzy sądowniczej. To powiedział wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
Jeszcze w dodatku wszystko to się dzieje z pogwałceniem wszelkich zasad parlamentaryzmu. Posłowie totalnej opozycji próbowali zakłócić obrady, blokując mównicę. Poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej za swoje zachowanie został wykluczony z posiedzenia. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Jeszcze przed głosowaniem lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zagroził wszystkim posłom, którzy poprą zmiany w Sądzie Najwyższym, odpowiedzialnością karną. Składamy dzisiaj wniosek o nowelizację kodeksu karnego, w którym ci wszyscy, którzy będą wspierać Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy będą głosować dzisiaj za odebraniem polskim sądom niezawisłości i niezależności. Wszyscy za to zapłacą. Zapłacą w wolnej Polsce, zapłacą prawnie, a Jarosław Kaczyński jako prezes ugrupowania, który w systemowy sposób łamie prawo i niszczy polską niezależność i niszczy polską wolność, zostanie oskarżony przez nas o sprawstwo kierownicze tej zbrodni. Ostatecznie większość sejmowa zdecydowała, że poprawki zgłoszone przez opozycję w celu zablokowania prac będą głosowane w blokach. Takie dni jak ten dzisiejszy przechodzą do historii i to jest czarna historia naszego państwa, to jest czarna historia Polski, bo dzisiaj jest dzień, w którym niszczycie prawo Polaków do niezawisłego, niezależnego sądu. Wszystkie tyranie powstawały także krok po kroku. Zabierano ludziom wolności. I wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe, że oni pójdą dalej. Ale wy za każdym razem idziecie dalej. Apeluję do Polaków o to, aby nie tylko jutro, nie tylko dzisiaj, ale w kolejnych miesiącach, żebyśmy byli wszyscy razem. Tylko razem możemy ich pokonać. To jest niedopuszczalne, żeby pod płaszczykiem w tej wspaniałej, pięknej masce sprawiedliwości, którą co rusz to przybieracie, działać według zasady. Partia rządzi, partia sądzi. Przeciwko takiej formie zmian w wymiarze sprawiedliwości opowiedział się również Paweł Kukiz. Ja nie mogę zagłosować przeciw tej ustawie, bo to, co ja rozumiem intencje, skończenie z patologią w sądownictwie, to jest dramat, to, co się dzieje w sądach, ja rozumiem. Ta szczególna kasta i tak dalej, szkoda czasu. Natomiast to nie jest, proszę Państwa, reforma. Panie Prezesie, to nie jest reforma. To są tylko zmiany kadrowe. Reformy, poprzez reformę sądownictwa rozumiemy udział czynnika obywatelskiego, nad kontrolą sądów. Bo sądy powinny być pod kontrolą obywateli. Ostatecznie zmiany przeszły głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz parlamentarzystów z koła Wolni i Solidarni. Prawie cała opozycja głosowała przeciw. Od głosów wstrzymało się 23 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans grozi Polsce sankcjami. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego i była polityk PO Elżbieta Bieńkowska straszy nasz kraj ograniczeniem unijnych funduszy. Groźby wobec Polski sformułował też szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który po raz kolejny prezentuje swoje polityczne ambicje. Przedstawiciele totalnej opozycji robią wszystko, żeby polityczny konflikt, który rozpętali wokół reformy sądownictwa, wyprowadzić na arenę międzynarodową. Niektórzy nawet udzielają już wywiadów w języku angielskim. It is something unusual in democratic countries. This bill is against Polish constitution. Komisja Europejska już krytycznie ocenia zmiany w systemie sprawiedliwości w Polsce. Unijni urzędnicy twierdzą, że wprowadzenie wszystkich ustaw realizujących reformę sądownictwa doprowadzi do zniesienia niezależności sądów w Polsce. Komisja oświadczyła, że przygotuje procedurę o naruszenie prawa unijnego przez nasz kraj. Ma ona zostać uruchomiona już w przyszłym tygodniu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans po raz kolejny zagroził Polsce sankcjami. Z kolei komisarz do spraw rynku wewnętrznego i była polityk Platformy Obywatelskiej Elżbieta Bieńkowska straszy nasz kraj ograniczeniem unijnych funduszy. Ta atmosfera wokół Polski, to co się w tej chwili dzieje i to w jaki sposób rozmawiamy o Polsce i o tych aktach prawnych, nad którymi się w tej chwili pracuje, absolutnie będzie miało bardzo
zły wpływ na przyszłe rozmowy o budżecie. Na pewno w Brukseli zgody i zrozumienia dla tego typu zmian nie będzie. Do dyskusji o reformie włączył się też Donald Tusk, który chciał spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Propozycja została jednak odrzucona. Prezydent uważa, że szef Rady Europejskiej nie ma żadnych kompetencji w tej sprawie. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski podkreślił, że nie w Warszawie, a w Brukseli potrzebna jest interwencja Tuska. Prezydent zaapelował do byłego premiera, by obiektywnie wyjaśniał naturę zmian w wymiarze sprawiedliwości i powody politycznego sporu o Sąd Najwyższy. Dziś Tusk opublikował swoje oświadczenie, w którym bezpośrednio atakuje rząd w Warszawie. Podporządkowanie sądów partii rządzącej w sposób, jaki zaproponował PiS, zrujnuje i tak nadszarpniętą opinię na temat polskiej demokracji. Sytuacja także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna i dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, panie prezydencie. W związku z groźbami ze strony Komisji Europejskiej solidarność z Polską wyraziły Węgry. Stoimy u boku Polski i wzywamy Komisję Europejską, by nie przekraczała swoich pełnomocnictw i nie próbowała działać jako ciało polityczne, bo w Unii Europejskiej ciałem politycznym jest Rada Europejska, czyli ciało składające się z szefów państw i rządów unijnych państw członkowskich, nie zaś Komisja Europejska. Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji akcja Komisji Europejskiej jest sprzeczna z unijnymi przepisami i podstawowymi wartościami europejskimi. Jest ona też kolejnym etapem nagonki na kraje środkowoeuropejskie, które szczerze i jasno mówią o wyzwaniach stojących przed Europą. Po raz pierwszy od 20 lat zanotowano nadwyżkę w budżecie państwa, która sięgnęła prawie 6 miliardów złotych. Innymi słowy, po pierwszym półroczu 2017 roku dochody państwa były znacząco wyższe od wydatków. Budżet, który przez opozycję był określany jako nierealny, okazał się planem finansowym na miarę czasów. Mimo realizacji wielu programów społecznych i zwiększeniu inwestycji publicznych, budżet nie tylko się nie rozpadł, ale ma się świetnie, o czym dziś podczas debaty sejmowej poinformował szef Komisji Finansów poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie dzisiaj dostaliśmy znakomitą informację o nadwyżce budżetu państwa na koniec czerwca. O wysokości 5,9 miliarda złotych. Jak informuje resort finansów, po pierwszym półroczu dochody państwa wyniosły 176 miliardów 700 milionów złotych, czyli stanowiły 54,3% założonych w ustawie budżetowej. Z kolei wydatki to dziś 170 miliardów 800 milionów złotych, czyli 44,4% przewidzianych w ustawie. Zaplanowany na cały ten rok deficyt w wysokości 59 miliardów 300 milionów złotych może być znacznie niższy i to mimo znaczącego zwiększenia wydatków choćby na obronność czy infrastrukturę komunikacyjną, o czym mówili dziś w Sejmie ministrowie Bartosz Kownacki i Andrzej Adamczyk, oceniając także rządy PO-PSL. Zmarnowaliście 12 miliardów złotych, za które można było chociażby zrealizować takie programy jak Homar, kupić 4 okręty podwodne dla polskich sił zbrojnych, kupić śmigłowce, o których mówicie, a w 2016, o którym była mowa, wykonanie budżetu, o dziwo, 2% PKB. Tak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tak rządzicie wy. Rozpisano bodaj 17 przetargów. Każdy z tych przetargów miał swoją teczkę. Ale kiedy te teczki otwarliśmy, okazało się, że były to tylko okładki. W środku nic nie było. I dlatego wydatki na inwestycje kolejowe w ubiegłym roku to było ponad 4 miliardy złotych. Ale w tym roku podpisaliśmy do 30 czerwca umów na 11 miliardów złotych. Do końca roku umowy zostaną podpisane na kwotę w sumie do 20 miliardów złotych. Ostatni raz budżet państwa zanotował nadwyżkę w latach 90. Powodem obecnej sytuacji są znacznie wyższe wpływy podatkowe. Z VAT o ponad 28%, z akcyzy o 3,7% oraz z PIT prawie 8% i CIT 13,7%. Także w czerwcu Narodowy Bank Polski przekazał do budżetu państwa zysk rzędu 9 miliardów złotych. Nie będzie referendum w sprawie reformy edukacji. Posłowie zagłosowali przeciwko uchwale o zarządzeniu go 17 września.
Pomysłodawcą referendum oświatowego jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w skład komitetu wspierającego inicjatywę wchodzą przedstawiciele opozycyjnych partii politycznych. Za dalszymi pracami nad wnioskiem o referendum opowiedziały się PO, Nowoczesna i Kukiz15. Przeciw było Prawo i Sprawiedliwość. Jak tłumaczyła dziś wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek, dyskusja na temat oświaty jest zawsze zasadna. Jednak pierwszy etap reformy stał się faktem. Nam przede wszystkim, którzy przygotowywaliśmy tę reformę, zależało na tym, żeby podnieść jakość kształcenia we wszystkich szkołach i w stosunku do wszystkich dzieci. Tych argumentów nie przyjmuje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, twierdząc, że rząd gra na zwłokę. To, co dzieje się wokół debaty o referendum, to, co dzieje się od chociażby wczorajszego posiedzenia Komisji Ustawodawczej, pokazuje, że niestety większość rządząca boi się po prostu tego referendum. Słów krytyki pod adresem reformy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości nie szczędziła również poseł Krystyna Szumilas, była minister edukacji w rządzie PO-PSL. Oszukujecie rano, wieczorem, w południe, kłamiecie i wyznajecie zasadę, że kłamstwo 1000 razy powtórzone stanie się prawdą. Polityk Platformy Obywatelskiej oskarżyła też minister edukacji narodowej o rzekome łamanie prawa w trakcie kampanii wyborczej. Informuję panią poseł, że pani przekroczyła kolejną granicę i nie tylko pani słowa skieruje do Komisji Etyki, ale rozpoczynam kroki prawne. Opozycja do końca próbowała coś ugrać. Tuż przed głosowaniem w sprawie referendum poseł Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn przekonywała, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy oświatę, która jest chwalona w całej Europie. Wam niepotrzebny jest wykształcony naród. Wam są potrzebni ludzie, którzy nie myślą. Ostatecznie większość sejmowa zdecydowała, że wniosek o referendum zostanie odrzucony. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej powstać mają 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Z kolei gimnazja mają zostać zlikwidowane. Do archiwum akt nowych trafiły dokumenty polskich władz emigracyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Bezcenne materiały zawierają m.in. listy generała Władysława Andersa oraz członków Rady Narodowej. Dokumenty przekazał do archiwum akt nowych dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Przekazane dokumenty to materiały Rady Narodowej, czyli organu doradczego prezydenta Rzeczypospolitej oraz polskiego rządu na uchodźstwie. Zawierają one m.in. protokoły, sprawozdania, oświadczenia oraz komunikaty. Dokumentacja prezentuje, w jaki sposób polscy uchodźcy oraz amerykańska Polonia próbowali zjednoczyć stronnictwa narodowe oraz odzyskać niepodległość Polski. Te wysiłki były połączone w tamtym czasie. Bardzo mocno wysiłek pracy na rzecz uwolnienia Polski spod okupacji sowieckiej, nacisków na administrację amerykańską, prób wpływu na tą administrację amerykańską, żeby odeszła od ducha Jałty. Mówi profesor Sławomir Cęckiewicz. Wybrane dokumenty można już zobaczyć na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych. Nawet o 20% może wzrosnąć cena za wodę, prognozuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Przyczyną ma być nowe prawo wodne uchwalone przez Sejm. Ministerstwo Środowiska uspokaja jednak, że do takiej podwyżki nie dojdzie. Nowe prawo wodne zostało uchwalone przez Sejm we wtorek. Przedstawiciele rządu uspokajali wówczas, że cena wody nie wzrośnie, a wręcz przeciwnie, może nawet spaść. Jednak według Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego ceny jego usług wzrosną średnio o 20%, czyli o 47 groszy za metr sześcienny wody. Ministerstwo Środowiska uspokaja jednak, że tak się nie stanie. Dementuje ostatnie doniesienia medialne płynące z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Wprowadzenie ustawy Prawo wodne nie może odbywać się kosztem Polaków. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów również powinno to wiedzieć. Odnoszę wrażenie, że właśnie to przedsiębiorstwo chce przy okazji ustawy zarobić na mieszkańcach regionu. Poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Do uchwalonej ustawy o prawie wodnym senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli już 8 poprawek. Jedna z nich stanowi, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może skutkować zmianą taryf za dostarczenie wody. Ministerstwo Środowiska chce także powołać krajowego regulatora cen wody, który będzie przeciwdziałał bezpodstawnym podwyżkom opłat. Z wizytą w Polsce przebywa ksiądz kardynał Robert Sarach, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Spotkał się z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja.
Cenię sobie u was waszą wierność, bo cierpieliście za wiarę. Podziwiam też to, że w waszej wierze wspiera was Matka Boska Częstochowska. Trzeba zostać wiernym tej tradycji. Wasza wiara może wiele pomóc Zachodowi. Cieszę się, że tutaj przyjeżdżam i to umacnia moją własną wiarę. Wasz przykład wierności, pobożności maryjnej. Tę łaskę trzeba pieczołowicie strzec i bronić. Ta wierność została wam wynagrodzona przez to, że w waszym kraju pojawili się wielcy święci, Jan Paweł II, Faustyna. Tych dwoje świętych potwierdziło, że macie rację, dochowując wierności wierze chrześcijańskiej. Wciąż miejcie przed oczyma tych świętych, również Maksymiliana Kolbe, który umarł za wiarę. Te filary mają być dla Polski niezniszczalnymi kolumnami waszej wiary. I na teraz to wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.